Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w RimWorlda po raz kolejny i po ostatnich walkach czeka nas kolejna walka. Chciałem sobie między odcinkami troszeczkę pograć, żeby tą bazę doprowadzić jakby do ładu. W gruncie rzeczy to się udało, jakby więźniowie wszyscy pracują, więc jakby jest to ogólnie całkiem spoko. Mamy sporo hemogenu, w tym momencie mamy tego hemogenu 21, więc nasz wąpierz Brett powinien czuć się całkiem dobrze. Natomiast Kekogal, czy ja dałem ci jakąś broń? Chyba nie dałem ci żadnej broni. Natomiast pojawiło nam się delikatne zagrożenie, a mianowicie 12 osób, które przypuści na nas oblężenie. Nie możemy do tego dopuścić, dlatego, że tak powiem, wyjeżdżamy na nich od razu. Jakby musimy na nich pojechać, bo no to będzie problem, oni za chwilkę zbudują sobie te wszystkie moździerze i za chwilkę z tego zrobi się spory problem. Więc powoli... No właśnie. Kto ma najniższy poziom w strzelectwie? 7, 18, 20, Brett. Brett, ale ty się boisz kurde tego, ty się boisz ognia. Ajajaj, może cała baza spłonąć. To w takim razie Kekogal, idź gasić, a my naszą ekipą musimy w nich wjechać. Jakby no nie mamy wyjścia, musimy w nich wjechać, podjeżdżamy bliżej i po prostu będziemy do nich strzelać. Będziemy do nich strzelać, spróbujemy ich zbaitować, żeby do nas wyszli. Może nam się uda, zobaczymy czy ktoś z naszych polegnie czy nie. Mam nadzieję, że nie. O, już tam, leżał już tam ogólnie. Ja w ogóle bym ma wypuścił zwierzęta po prostu na nich. Jakby zwierzęta myślę, że mogą spokojnie atakować. I atakują nas w tym momencie. Atakują nas! Ale zwierzęta tam w nich wjeżdżają srogo. Ale to jest akcja w ogóle. Ej, spoko, spoko. Podejdźmy trochę bliżej, podejdźmy bliżej. Za chwilę będziemy musieli nasze zwierzęta ratować. Dajmy sobie w ogóle Search and Destroy, żeby oni się ustawiali za strzał w głowę, o kurde. To nie jest tak łatwo wcale, tak widzę. Kolejny leży. Nie wiem, czy my to przeżyjemy, albo ilu... White leży. White. Za 16 godzin śmierć. Rodus żyje. Cohen się wykrwawi. Brett leży za 6 godzin śmierć. Brett nie umrze, bo jakby on jest wampirem, więc jakby jemu to tam spoko. Jemu się nic nie stanie. Tylko ich tu jest jeszcze dużo i nasze zwierzątka w ogóle leżą. 4 godziny, 5 godzin, 8 godzin. Może nie być tak łatwo wcale, powiem wam szczerze. Przydałoby się, gdyby oni zaczęli uciekać. Uciekają? Uciekają, dobra, uciekają, pięknie. To teraz musimy się jakby szybko ogarnąć, żeby nam tej nasze ziomki nie umarły tak szybko. Kekogal, w to miejsce. Ugasiłeś to całe? Kurde, nie ugasiłeś tego jeszcze. Dobra, gaś to. Samantha. Lecz szybko. Rodus, nie uciekaj, bo ja cię potrzebuję teraz bardzo mocno. Bo tu do nas strzelają jeszcze 3 godziny, 8 godzin, 4 godziny. Ustabilizuj na miejscu. Cohen, nie uciekaj, 10 godzin. Ciebie też potrzebuję, masz zerowe medyczne, ale jakby myślę, że się przydasz. Ej, no nie strzelajcie do mnie, idźcie sobie stąd w ogóle. Dobra. Keko, jak tam ci idzie? Ojejku, baza mi spłonie cała. Ej, cała baza mi spłonie. Najgorzej. Bo on tego nie ugasi. O nie, baza mi cała spłonie. Ej, poważnie mówię. Dobra, w takim razie zróbmy inaczej. Kekogal, budowniczy na pierwszym. I w ogóle Kekogal jedziesz z tematem. Musimy to szybko rozebrać. Nie wiem, czy dwie wystarczą, może trzy rozbierzmy. Kekogal, szybko. Rozbiórka. Jedziesz z tematem.
Okej, Kogal, teraz... Żebyśmy odcięli to miejsce. Oczywiście nie zdążyłem sobie ten. Chyba ten tam działa. Nie wiem, czy my to przeżyjemy, powiem wam szczerze. Nie wiem, ile osób przeżyje z nas tutaj. Bo tutaj może być, nie może być ten, może być niełatwo wcale. White jest leczony 15 godzin, więc jakby... Okej, tu już mamy spoko, tu już mamy spoko. Brett, no jemu się nic nie stanie teoretycznie, więc musimy leczyć nasze zwierzątka. Ustabilizm zakazany. White'owi nic się nie stanie, ewentualnie wpadnie w ten. Ewentualnie dostanie zakażenia, ale jakby to tam damy radę, myślę. Kekogal. Okej, okay, tam już zrobił to wszystko, widzę tutaj przejście otworzył. Udar cieplny, tu jest 170 stopni. Weź to rozbierz w ogóle. Tu jest tylko 200 stopni. Dawaj, rozbieraj to. Dobra, szybko. I to jest jakby mechanika rewarda, wystarczy, że jakby rozbierzesz sobie jedną część i na momencie temperatura spada do normalnej jakby temperatury zewnętrznej. Więc jakby to sobie rozbierzmy jeszcze. Samantha. Okej, Sakura wstała, widzę. A Sakura za 2 godziny się wykrwawi, kurde. 20 godzin. Lecz Sakura, teraz. Brett wstał, dobra, Cohen. Uratuj White. Rodus, jak tam w ogóle z naszym tym nosorożcem? 2 godziny. Deszcz pada, rewelacja. Jak deszcz pada, to nie mamy problemu z tym żadnego, bo za chwilkę się zrobi ten, za chwilkę zrobi się spoko. Czy my chcemy kogoś z nich uratować? Może nie, może zostawmy. Mamy tych więźniów teraz taką ilość, że chyba, że któryś z nich jest dobrym w intelektualne. Chociaż wątpię, oni są z frakcji w ogóle. Oni są w ogóle jatkinami. Jatkini chyba są bardzo twardzi, ale jakby oni chyba z intelektualne. To ma piątkę intelektualne, pasje. Nie, wydaje mi się, że jakby nie mamy potrzeby teraz chyba nikogo stąd brać. Ja bym w ogóle chciał tylko dopuścić wszystko. Cohen, a ty niesiesz kogoś, Cohen. Brett leży, Rodus leczy naszego tego. Samantha nie potrzebuje pomocy. 13 godzin, Samantha, weź pomóż. Lecz nosorożca. Rodus. Uratuj Sakurę. Czy nasz nosorożec przeżyje to? 1 godzina. 0,9. 1 godzina, 0,9. 0,8. Zakazany leży, nic im się nie dzieje. Dobra. 0,7. 0,7. Dawaj Sakura, wierzę w ciebie. Samantha, dawaj. Kurde, uratuj go. Nie! Nosorożec mi umarł przez was. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mój nosorożec umarł przez was. Czemu? Gdzie ty idziesz w ogóle? Nie. Masz uratować. Kekogal, co robisz? Tu gasisz jeszcze, dobra. Gaś to wszystko w końcu. Ale dostaliśmy w pierdziel srogi. Dobra, Kekogal. Śmiertelna choroba kto? Cohen. Za 5 godzin się wykrwawi. Kekogal, lecz go. Samancie nic nie będzie. Kto zombie się zamienił? Zagryzie Bretta? Nie zagryzie Bretta, ale tu widzę się robi nieciekawie. Samantha. Ty niesiesz kogo? Zakazanego. Zakazany się wykrwawi? Nie wykrwawi się. To w takim razie my musimy iść postrzelać jeszcze. Chyba ten padł. Dobra. Mimowolna anabioza. Spoko, jakby to się nic nie dzieje. Jakby anabioza to jest jakby tylko ten stan, gdzie on teoretycznie umarł, ale przeszedł w stan anabiozy i w tym momencie jakby musi trafić do łóżka, żeby się wyleczyć.
Samantha, wykończ go. Dobra, Samantha wykończyła go. Teraz tak, Sakura 8 godzin, zakazany. To Samantha, lecz Sakurę. Lecz bez zestawu medycznego nawet. Kekogal, co robisz? Szukasz celów. Uratuj Cohen, uratuj White. I to szybko. Rodus. Bierze zestaw ziołowy. Dobra, spoko. I w ogóle bardzo szybko im spada. Tak mega szybko im spada ten. To weź później uratuj tego Bretta od razu, dobra? Samantha. Leczy Sakura, dobra? 8 godzin, 11 godzin, spoko. Myślę, że Sakura przeżyje. Ale będziemy musieli chyba sobie, kurde, ten. Będziemy musieli chyba sobie jakieś nowe zwierzęta ogarnąć, żeby nas broniły. I za chwilkę nam się, kurde, zamienią w zombie. 11 godzin, 16 godzin. Zakazany wstał? Nie, siniak. Ma siniaka. Dobra, dajmy sobie wyższą prędkość. Dobra. Uratuj. Gdzie pożar? Jaki pożar? Pożar zgaśnie, dobra, spoko. Teraz tak. Samantha ratuje. White leży. Kekogal szuka celów. Nie, nie musi szukać celów. Gasi pożar. Okej, spoko, gaś ten pożar. Samantha idzie. Zakazany też idzie w ogóle sam, dobra. Zakazany może chodzić. Rodus niesie niesie Bretta? Chyba tak. Dobra. Ratuje Brett, okej, spoko. Dobra, chyba to ogarnęliśmy, powiem wam szczerze, tak chyba. Stwórzmy sobie kopię w tym miejscu, żeby nam się... No właśnie, bo zaraz nam się zamienią w zombie i tak dalej. Lecz Samantha. 26%, trochę mało. Boże, ile zombie. Czy ktoś z naszych jest na zewnątrz? Kekogal. No! Do środka. Bo tu są zombie! Zombie są na zewnątrz. I w ogóle ja musiałbym chyba teraz dać ten. Musiałbym jakoś to ogarnąć jeszcze. Czekajcie, muszę sobie miejsce poprawić trochę. W ogóle zapomniałem się przywitać, tak by the way. W ogóle, jeżeli ktoś z was chce, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i nie krępujcie się. Samantha. Samantha, jeszcze masz chwilkę czasu? Masz chwilkę czasu, to chodź na zewnątrz. Bo musiałabyś postrzelać trochę, wiesz? Bo tu gonią nas. I tu dużo zombie będzie. Dobra, jeden leży. Samantha, strzelaj. Ja muszę maksymalnie tą Samantę Nie chciałbym ogólnie. Potrzebuję kogoś, kto będzie miał psychoza Kekogal. O nie, to będziesz robił? Walczy wręcz z Samantha. I don't think so, wiesz? No psami podziabał! Znokautowany. Czemu ja nie mogę dać... Aresztuj! Atakuj, leczenie Samantha, strzelaj. W stanie agresji. Cofnij się, Samantha! Czekajcie, bo Kekogal został znokautowany. Tylko czy... Biden of Zombie. Ajajajajaj, został ugryziony. Został ugryziony. Dawaj to w medyczne. Samantha. Ratuj. Kekogal. Zobaczymy, czy nasze środki nam pomogą. Samantha się nie wykrwawi. White za 18 godzin się wykrwawi. Utrata krwi. O nie, Kekogal za 5 godzin się wykrwawi. Dobra. Może nam się uda to uratować jeszcze. Też mu się zachciało, kurde, ten. Zachciało mu się w takim momencie zachciało mu się psychozę jeszcze przechodzić. Dobra. Lecz. Nie. Lecz bez zestawu w takim razie.
ustabilizuj go. 3 godziny. 18 godzin. I teraz musimy zobaczyć jedną rzecz, bo ja chyba mógłbym teraz podać, wylecz, wytnij, podaj. Harvesting, ekstrakt, eutanazja, blot, piwo. W jaki sposób ja mogę podać im, w jaki sposób, wylecz gnicie krwi? Wstrzyknij mechanity antybazyjne, abazyjne. Tylko mnie bardziej interesuje, jak ja mogę podać im ten ekstrakt cały, bo ja mam ten zombie serum. A, tylko chyba on chyba musi dopiero zamienić się, jakby musi mieć tą informację, że jest, zamieni się w zombie. Dobra. I ktoś tu był jeszcze srogo pocięty. White. Samantha, lecz White'a. Teraz tak, Samantha w bazie, White w bazie, Rodus w bazie, Cohen gasi pożar. Dobra, gaś to. Brett w bazie, Janusz. Niedożywienie błahe, ojejku! Ojejku! Niski poziom hemogenu, Brett. Brett, a możesz wstać? On jest w stanie anabiozy. Ja mógłbym go chyba wybudzić, ale będzie miał... będzie miał... straszny humor przez to. Będzie miał bardzo słaby humor przez to. W ogóle tutaj są jakieś ten... jakieś w ogóle pistolety i tak dalej. To wszystko można by wykorzystać, nie? I pewnie my to wykorzystamy, tylko jakby no nie w tym momencie. Kto potrzebuje leczenia tak pilnie jeszcze teraz? White. No to White jakby jest w tym momencie leczona już, więc jakby ona da radę. Sama to co robisz? Leczy Kekogal. A czemu na krowę chcesz wsiąść? Nie rozumiem tego. Ach, po leki leci chyba, tak? White. Utrata krwi ekstremalna. I spada, dobra, spoko. Niedożywienie błahe, dam radę, myślę. Cohen. Ja cię kręcę, baza mi spłonie. Muszę koniecznie... zmienić mury w bazie. Na takie trochę mniej ten. Brak budownictwa. Nieprawda. Przecież jesteś naszym głównym budowniczym. Daj spokój. Dobra. Rozbierz to wszystko. Dobra, to już nam nie przeskoczy dalej. I teraz po drugiej stronie musiałbyś skoczyć. O, Rodus się obudził, spoko. Coś zawsze pomoże, nie? I teraz sobie gaście dalej. Samantha tutaj wjechała. Katatonia, Rodus. O nie! Nie, Cohen! Uratuj Rodus! Cohen? Zgaś to. Przenieś ten. Dobra. Teraz uratuj Rodus. No, dobra. Jak tam się spali łuk, to nic się nie stanie. Gorzej jak nam się spali reszta. Czy deszcz pada? Nie pada deszcz, na nieszczęście. Ej, no brakuje nam... Nie buduj tego teraz w tym miejscu. Nie. Jakby... Nie. Dobra. Samantha. Okej, okay. Stabilizuję. Ale akcja! Pewnie są głodni. No właśnie, oni są głodni. Tak srogo głodni. I w ogóle ja chyba musiałbym im w jakiś sposób dopuścić, żeby mieli dostęp do jedzenia. Bo... No robi się problem, nie? Robi się problem. No srogo. Pociesza? Nie, nakarm. Nakarm Janusza, bo nam kurde... White leży. Cohen.
Okej, mamy deszcz. Dobra, mamy deszcz. To najważniejsze. Mamy deszcz, to spoko. Możemy to sobie stworzyć. To też możemy sobie stworzyć. Jak mamy deszcz, to jakby spoko z bani, nie? Prawie. Okej, okej, okej. Na razie jest całkiem okej. Nie jakoś tak wybitnie, ale jest na razie. Kekogal, zdrowie. Jak tam twoje w ogóle, bo jesteś ugryziony przez zombie. Lewą nogę ci odgryzł, w ogóle ci odgryzł lewą nogę całą. Co? Katatonia Rodus, dobra, spoko. Jakby katatonia, okej, okay, spoko, on leży w miejscu, po prostu nie rusza się. Niski poziom hemogenu, Samantha. Albo Cohen. Weź w ogóle, dostarcz mu hemogen. Aresztuj, rozbierz, nieś, sklepik cash clean. Dobi. W jaki sposób mogę dostarczyć mu hemogen? Dobra, dostarcz mu hemogen. O, Kekoga wstał, dobra, spoko. Będzie się ruszał znacznie wolniej, bo nie ma nogi. Ruch 17%, no właśnie. Ale wstał, najważniejsze, nie? Teraz się ogarnąć tylko z tym wszystkim. Dobra. Grunt, że się udało. I przeżyliśmy to jeszcze nawet. Ale koniecznie muszę jakieś struktury obronne zbudować. W ogóle oni pogubili swoją broń całą i to jest słabe. Będę musiał tej broni poszukać. Co ty, Samantha, w ogóle robisz? Odpoczywa. Okej, okay, spoko. Będę musiał tej broni ich poszukać wszędzie. Bo żeśmy ją pogubili. Żeśmy tą broń... Gdzie jest głód zwierząt? Kto jest głodny? Jakie zwierzę jest głodne? Głód zwierząt. Zakazany. To może, nie wiem, wstań? Zjedz coś? Dobra, grunt, że Kekogal wstał już ogólnie, zawsze pomoże trochę. Gorzej, że mu tą nogę odgryzło coś. Trzeba będzie koniecznie mu tą nogę w jakiś sposób wstawić. Nawet drewnianą, żeby tylko poprawić mu trochę jakość tego... jakość poprawić mu. Dawno w sumie nie mieliśmy żadnego tego. Dawno nie mieliśmy żadnego... O, Kekogal niesie jedzenie. W ogóle Kekogal mógłbyś pokarmić wszystkich, wiesz? Dostawę jedzenia. Dostawę jedzenia. Dostawę jedzenia. Oj! Dobra, i dostawę jedzenia. Hop. Dostawa jedzenia, dostawa jedzenia, dostawa jedzenia, dostawa jedzenia. Bo tu pewnie było niedożywienie umiarkowane i się przewrócił ziobek. Od razu, dobra. Okej. Cohen, leżysz sobie. Niewielka utrata krwi. Niedożywienie. No, powiem wam. Ja cię kręcę, jeszcze ucieczka z więzienia. No, to są trudne chwile naszej ekipy, powiem wam szczerze. I nie wiem przypadkiem, czy ja po prostu nie otworzę drzwi i idźcie sobie w cholerę wszyscy. I powiem wam, że chyba musiałbym tak zrobić, bo jakby nie będę w stanie... naszą ekipą... naszą trójką po prostu... i wszystkich tutaj wyciąć. I zatrzymać. Najgorszy moment sobie wybrali, nie? Najgorszy moment sobie wybrali. Kto zginie, ten zginie. Jakby nie mamy wyjścia, nie? Jak oni sobie otworzyli te drzwi? Drzwi sobie potwierali w ogóle? O, zobaczcie. Oni sobie w ogóle drzwi otwierają. Co to w ogóle za impreza? Ale my tego
My tego nie przeżyjemy, nie? Cofaj się i strzelam po prostu do nich. Jeszcze sobie broń wzięli? To nieźle. Psychoza Red Pingin. Zespół Savanta? Co? Cohen dostał urazu mózgu. Czekaj. Gdzie jest ten zespół Savanta? Wiadomości, zespół Savanta. Nietypowe zdolności się u niego rozwinęły. Ciekawe jakie. Najgorsze jest to... W ogóle... A, ja nie mogę sobie zdraftować naszych botów, bo... Dobra, leżą. Czekajcie, teraz nie wiem teraz kto gdzie leży i kto umiera. Lecz go. Po prostu dajcie im wyjść. Dajcie im wszystkim wyjść. Idźcie sobie w cholerę. Ale akcja, kurde. A tego nie mogę zdraftować, żeby tego pingwina dojechał. Czy on teraz wróci do mnie, czy będzie uciekał po prostu? Wróci do mnie, dobra. Samantha, jedziemy. Nie masz... Strzał w głowę. Dostał kolejny strzał. Rozwal go, rozwal go, rozwal go, rozwal go, rozwal go! Pięknie, dobra. 10 godzin, 6 godzin. Lecz bez zestawu. Kekogal, gdzie jesteś? Nie może wstać. Brett, wybudź się. Jakby nie mam wyjścia. Brett, musisz się wybudzić. Potrzebujemy twojej pomocy. Medycznych nie masz żadnych, ale zawsze. Sorry, Brett, że musiałem cię wybudzić, ale jakby nie mam innego wyjścia. Ten nie może chodzić. Kto zmarł? Boże, dobra. Na szczęście zmarł ziomek. Jakby, easy. Jak tam w ogóle nasze ten? Sakura 7 godzin. Zakazany bez tego, bez problemu. Dobra. To Samantha, lecz. Ustabilizuj. Kolejny zmarł. Okej, okay. Jakby na własne życzenie, żeście poumierali. Ten też umrze. Uwięź. Będzie żył 7 godzin. Brett, co robisz? Uratuj, albo najpierw ten, najpierw tutaj. Lecz bez zestawu, a później uratuj Cohen. Kolejny zmarł, dobra. Samantha. Uratuj Sakura, uratuj zakazany. Kolejny zmarł. No okej, okay. Jakby... 5 godzin, Samantha. Później ustabilizuj na Sakurę. Brett. Ktoś tu jeszcze żyje? Uratuj Kekogal. No powiem wam, posypało nam się i tak srogo. Samantha, gdzie jesteś? Dobra. Brett, jak wstaniesz, ja muszę dać ci na lekarza. Brett, lekarz. Bo ja potrzebuję, Brett, żebyś ty przede wszystkim... Czemu nie mogę, żebyś robił double tapping, a on żyje jeszcze? Nie, no martwy.
Skonsumuj, rozbierz. Ej, czekajcie, bo nie rozumiem jednego. Nie mogę zrobić double tappingu, nie mogę jakby go... chyba, że to czekajcie, może to jest jakby nie w lekarzu, tylko w... Bret. Lekarz. Może w asystencie? Albo w jailorze? Nie wiem. Nie, nie mogę. A Samantha? Uratuj zakazany. Śmiertelna choroba, kto? Fox, dobra. Brett, zróbmy tak, Brett, aresztuj nakarm. Dobra. Za chwilkę się będziemy zajmować tymi. Tu jest Kekogal jeszcze, dobra, to najpierw tak. Najpierw uratuj. Najpierw uratuj. Uratuj Kekogal. I... Nakarm White. Samantha. Uratuj Sakura. Lecz bez zestawu medycznego. Dobra. Brett. Grupa podróżników przemierza okolice. Okej, okay, spoko. To nas nie interesuje na razie. Musimy się ogarnąć z naszą ekipą. Bo za chwilkę się może zrobić problem. Jak tam w ogóle? Dobra, idź odpocznij sobie. Choroba, zakażenie. Nieistotne. Czy ty masz niedożywienie? Masz niedożywienie ciężkie. Postać. Ty jesteś w ogóle rzemieślnikiem, walką wręcz, zainteresowany, górnik. Oni by się przydali. Oni by się niestety przydali. Więc zróbmy tak. A nakarmiłeś White? Nakarmione, okej, spoko. To zróbmy tak, zróbmy... Ustabilizuj... Ustabilizuj... Bo chyba nie mam innego wyjścia. Zróbmy tak teraz, trzeba zrobić. Samantha karmi, okej, spoko. Ktoś zmarł? A, zmarł. Okej, no to jakby... Nic nie poradzimy. A, o kurde. Samantha. Nie gryź jej! Nie gryź jej! Daj jej uciec! Okej, leży. Double tapping. Leży, dobra. Teraz Samantha tutaj. Chodź. O nie, 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 uciekaj! Zadrapanie, zadrapanie. Okej, dobra, ma tylko zadrapanie. Ma tylko zadrapanie. To nie jest nic strasznego. Samantha. Pochówek nie. Extracting, pochówek nie. Czy wszyscy już leżą, którzy powinni leżeć? Double tapping. Niedożywienie ekstremalne. Nakarm. 86%. Nie wiem, czy zdążymy. Kto? Pingwin. Dobra, Samantha. W to miejsce. Co tu jeszcze? A, dostał strzała już. Okej, spoko. Kto? Kekogal, debilu ty. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Ale mam dzisiaj zły dzień. Ale mam dzisiaj zły dzień. Samantha, szybko. Bo on go zje. Raczej już nie uratujemy Kekogala. Raczej już nie zdążymy uratować Kekogala. Czyż może? Leży.
Uratuj Kikugal. Ustabilizuj. Kolonist beaten by zombie. Okej, okay, spoko. Czy ja teraz mogę dać mu... Nie, nie mogę tego jeszcze mu dać. Bo on chyba jeszcze dopiero... Dopiero został ugryziony, chyba jeszcze musimy mieć ten czas, jakby żeby ten... Brett, co robisz? Leczy. A nakarmiłeś go? Nakarmiłeś go, dobra, spoko. Został mi się jeden kolonista w ogóle, jeden. Dobra. Idź odpocznij. Na razie jakby, no tyle, na razie czekamy jeszcze, nie? Bo skoro został ugryziony, to teraz musimy czekać, aż to jakby chyba wskoczy do góry. To chyba trwa trochę czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Samantha śpi. White, co robisz? Mounting, ok. Brett. Reequipping LKM. Janusz. Ok, dobra. Chyba, wydaje mi się, Brett. Musimy wyekstraktować z nich, bo oni chyba wtedy znikną, wtedy będą jakby śmierdziały. Tak mi się przynajmniej wydaje. Brett, gdzie jesteś? Tu jesteś, Brett. Szał kapibara. Pięknie, jakby rewelacja, dajcie więcej. Będzie strzał do niego. Traf go. Zabij go. Zabij go. To jest tylko kapibara. Dziękuję bardzo. Możesz wracać do domu. Brett. Dobra. Samantha leczy. Śmierć zakazane husky. No i zakazany umarł. Jakby no nie jestem w stanie tego ogarnąć wszystkiego. Lecz bez zestawu medycznego. Duże ryzyko załamania. Głód. Ogólnie sieczka. Trochę nam się kolonia posypała. O, White i Brett ogólnie. Oni się podnieśli bardzo dobrze. Kto jest głodny? Rodus i Kikogol. Brett, nakarm. Nakarm, dobra. Na razie Brett będzie naszą pokojówką, naszą opiekunką, będzie po prostu sprzątał, chodził. Zamiana w zombie, to już ogarnięte. Dobra. Fajnie by było tego gdzieś pochować jeszcze, nie? Brett, jak skończysz, skonsumuj, rozbierz. No niekoniecznie. Samantha. Mam jakieś groby, a dlaczego nie mogę ich pochować? Nie wiem, dlaczego tak to działa, powiem wam szczerze. Zwierzaki nam poumierały najgorzej. Powiem wam, mega najgorzej. Odwiedza grób. Teraz, w tym momencie, jak musisz grób odwiedzać? Rodus, jak tam się w ogóle trzymasz? Załamanie katatoniczne, niedożywienie, ciężkie, ale spada na szczęście, dobra. Czyli powinien się podnieść. Mieliśmy dużo w ogóle tych, mieliśmy dużo więźniów, ale wszyscy poumierali niestety. No, to jest problem, powiem wam szczerze, totalny. Niedożywienie, to spada czy rośnie? Spada, okej, okay, spoko. I ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Kekogal. Zdrowie. Odpręża się towarzysko. Ja myślę, debilu ty, że ty masz się teraz położyć i się wyleczyć, wiesz? W tyłku mam twoją rekreację. Ty w tym momencie masz przeżyć. Koen może już chodzić. Zespół Savanta. Manipulacja plus 50%. Ej, to nawet spoko. Trwały uraz postrzałowy. Rana postrzałowa. Koen, weź się połóż. A, bierze łuki się dalej położy. Dobra, spoko. Brett leży w ogóle na ziemi. Aja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 j
Dobra, to zmieńmy to w normalne łóżko już, niemedyczne. Brad, weź się połóż do łóżka, co? Przypiszemy tobie to. Dobra. Teraz tak, infection by zombie. Zdrowie. Czy ja mogę tobie zlecić? Podaj jointa, nie? Usuń język. Amputacja, eutanazja, uśpi. O! Cure zombie. Prawe ramię. Operuj. Zdążymy? Ej, spoko. Czyli tak to działa, czy to szybko działa? Okej, okay, czyli jakby my nie musimy się jakoś mega przejmować tym, że ktoś został ugryziony. Bo skoro mamy tą otrutkę na wąpierze, na zombie, to jesteśmy w stanie to zrobić po prostu, nie? Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, widzimy się w kolejnym odcinku z RimWorlda, trzymajcie się, na razie i cześć!